Witamy Was cieplutko, super, że znowu jesteście z nami. Dzisiaj przychodzimy do Was z przeglądem letnich, wakacyjnych sukienek z rezerw. Naszym zdaniem te sukienki fajnie sprawdzą Wam się w wakacje, no i mamy nadzieję, że znajdziecie tutaj coś dla siebie. Oczywiście, jeśli filmik Wam przypadnie do gustu, zostawcie łapkę w górę. Zachęcamy Was do subskrybowania naszego kanału, jeśli jeszcze do tej pory tego nie zrobiliście. A my co? Zaczynamy! Dzisiaj zaczniemy od mojej propozycji i moją pierwszą propozycją jest sukienka maxi o takim pięknym, wyraźnym, niebieskim kolorze. Ale bardzo ładnie Ci w tym kolorze, tak twarzowo. No i ja też lubię ten kolor, dobrze się czuję w tym kolorze. Jak widzicie, sukienka ta jest zakończona taką szeroką falbaną. Ma też fajny dekolt, bo nie jest on ani za głęboki, ani się nie rozjeżdża, więc dekolt jak najbardziej na plus. Pokażę Wam, jak ta sukienka wygląda z tyłu. I jak widzicie, ta sukienka ma z tyłu odcięcie w pasie, a z przodu odcięcie pod biustem. Ogólnie ta sukienka jest bardzo wygodna, bardzo taka przewiewna, także na pewno nam nie będzie w niej gorąco latem. No i ma też dodatkowo fajny skład, bo mamy tutaj 100% wiskozy. No i zapomniałam jeszcze dodać, że ta sukienka ma bardzo fajne ramionczka. Przynajmniej mi się bardzo podobają, bo ja zdecydowanie wolę takie szerokie ramionczka, bo wydaje mi się, że przy moich szerokich ramionach po prostu takie ramionczka prezentują się zdecydowanie lepiej niż takie cienkie. I tą sukienkę mam w rozmiarze 38, rozmiar też jak najbardziej jest trafiony, jak widzicie wszędzie fajnie leży. I ta sukienka kosztowała 80 zł. Teraz przejdźmy do mojej propozycji. No ja postawiłam tym razem na taką prostą, długą sukienkę w granatowo-białe paski. No na pewno to jest propozycja dla pań, które właśnie kochają paski w ubraniach. I co fajnego jest w tej sukience, to to, że mamy tu po bokach rozcięcia. Nie jest ona taka całkiem prosta, tylko jednak te rozcięcia są. Nawet przy chodzeniu będzie nam łatwiej dawać kroki przez te właśnie rozcięcia. No i tu mamy dekolcik pod szyję, krótki rękawek. Z tyłu wygląda tak. Mam tą sukienkę w rozmiarze L. I nie wiem, czy właśnie, czy do końca ona, ten rozmiar jest trafiony, bo wydaje mi się, że tu jakby mi się podciągała do góry. Iwona, ty lepiej tam widzisz. Ale twierdzisz, że jest za mała troszeczkę? Tak jakby tu była, tu się coś podnosi do góry. Nie wiem, czy mi się tylko tak wydaje, jak się odwraca. Nie, wiesz co, ciężko mi stwierdzić. Szkoda, że właśnie nie masz drugiego rozmiaru i wtedy byśmy widziały, czy lepiej, jak ta sukienka jest taka luźniejsza. Bo ale niby, znowu też, żeby nie wyglądała jak taki worek, prawda? No tak, ale tu przód fajnie. A tu coś mi, a to może tylko mi się tak może wydaje. Może ci tak wydaje, bo jak się odwracasz, to jednak inaczej widzisz. Ale sukienka też jest wygodna. Myślę, że tak na letnie dni się fajnie sprawdzi. I tu mamy 100% bawełny. Tak jak już mówiłam, mam ją w rozmiarze L i kosztuje ona 80 zł. Mam na sobie kolejną propozycję i tym razem postawiłam na taki wakacyjny, słoneczny kolor. Jak widzicie, ta sukienka jest w kolorze żółtym, bardzo ładnie podkreśla opaleliznę. Ta sukienka była dostępna też w kolorze białym, chociaż ten kolor żółty bardzo mi się podoba, bo nie jest to taki jaskrawy żółty, tylko taki stonowany, bardzo ładnie wygląda moim zdaniem. No i na stronie była informacja, że ta sukienka ma długość maxi. No, ja mam 1,69 m i nie powiedziałabym, że ta sukienka jest na mnie długości maxi, raczej powiedziałabym, że jest to długość midi. Ta sukienka po całości ma taki jakby hafcik na wierzchu, takie kwiatuszki. No bardzo fajnie to wygląda, bo ten wzór nie rzuca się tak strasznie na pierwszy rzut oka, ale bardzo ładnie wygląda. No i w tej sukience mamy podszewkę, która o dziwo nie jest taka krótka, jak to zazwyczaj bywa, tylko kończy się równo z sukienką. Za to duży plus, bo sukienka dzięki temu nie prześwituje. No i tak jak już mówiłam, często mam ten problem, że ta podszewka jest bardzo króciutka, a tutaj wszystko fajnie wygląda, nic nie prześwituje.
No i podoba mi się także w tej sukience tył. Jest bardzo ciekawe. Mamy tutaj wiązanie. No i fajnie, bo na upalne dni, no to świetnie sprawdzi się taka odkryta sukienka, bo nie będzie nam gorąco. Ta sukienka ma także dobry skład, bo mamy tutaj 100% bawełny. Co do rozmiaru, to mamy ją w rozmiarze 38, no i jak widzicie, też idealnie wszędzie leży, bardzo ładnie podkreśla talię. I ta sukienka kosztowała 100 zł. Kolejną moją propozycją jest ta sukienka w kolorze pomarańczowym. Ta sukienka już jest nieco krótsza. I kochani, jak wyjęłam tą sukienkę z paczki, to się trochę przeraziłam, bo dosłownie wyglądała tak, taka szeroka. I mówię, o nie, nie trafiłam z rozmiarem, ale już jak założyłam na siebie, ściągnęłam właśnie tym sznureczkiem, który mamy tu w pasie, to już wszystko wygląda ok. I ta sukienka jest zakończona klasycznym kołnierzykiem. Mamy tu dekolcik w literę V. I sukienka po całości jest zapinana na guziki i te guziki mamy złote. Także bardzo fajnie wyglądają właśnie te złote guziki tu w połączeniu z pomarańczowym kolorem. I tu rękawy mamy taki, bym powiedziała, że delikatne kimono. Także tu ta góra jest delikatnie szersza. Z tyłu wygląda ta sukienka tak. I tą sukienkę mam w rozmiarze L i kosztuje ona 80 zł. Mam na sobie sukienkę, która na stronie podobała mi się najbardziej. No i nie ukrywam, że bardzo chciałam, żeby została w mojej szafie, ale niestety zamówiłam rozmiar M i okazał się na mnie za duży i to bardzo dużo, bo zobaczcie, nawet nie miałam możliwości przymierzenia jej bez biustonosza, bo no jest aż tyle za duża. Zresztą sami zobaczcie, ile aż tego biustonosza mi widać. Wiadomo, że no nie wygląda ona teraz tak jak powinna, ale na stronie wygląda naprawdę bardzo ładnie i w rzeczywistości ta sukienka jest piękna, no ale niestety rozmiar jest nieodpowiedni. Zobaczcie, jaki ma piękny tył. Ma też takie zdobienie w stylu boho, które bardzo ładnie pasuje do tej sukienki. Kolor też jest przepiękny. Ma takie podwójne ramionczka, które też ciekawie się prezentują. Co do długości tej sukienki, to ja już wspominałam, że mam 1,69 m. No i zobaczcie, na mnie ta sukienka jest rzeczywiście maxi. Więc dziewczyny o niższym wzroście mogłyby mieć problem, bo ta sukienka po prostu mogłaby być na nich przydługa. No ogólnie, no bardzo mi się ta sukienka podoba i bardzo ubolewam nad tym, że no niestety jest niedobra. Ale pewnie zamówię S-kę, chociaż to też jest duży znak zapytania, bo no ta sukienka jednak jest dużo za duża, a niestety w rozmiarze XS jest niedostępna, a szkoda. Co do składu tej sukienki, to mamy tutaj 62% wiskozy, a reszta to poliester. I tak jak już mówiłam, mam tą sukienkę w rozmiarze 38, czyli M, no ale niestety jest za duża. I kosztuje? I kosztuje 80 zł. Mam na sobie już ostatnią sukienkę i powiem Wam szczerze, że ta sukienka skradła moje serce, bo bardzo mi się ona podoba. Dostępna jest jeszcze w różowym kolorze. No ja jednak zdecydowałam się na ten zielony kolor, ponieważ ten odcień zieleni bardzo mi się podoba. Bardzo fajnie wygląda. I mamy tu długość midi. Fajnie, że mamy pasek z tego samego materiału przeciągany przez szlufki, także w każdej chwili możemy sobie go wyciągnąć według uznania. I mamy tu pięknie podkreślony dekolt. I są tu guziczki, ale te guziki nam się nie rozpinają, tylko służą one bardziej dla ozdoby. No ogólnie mi się sukienka bardzo podoba i chyba zostanie w mojej szafie. Jeśli chodzi o skład, to mamy tu 80% wiskozy i 20% lnu. Tą sukienkę mam w rozmiarze L i z rozmiarem też trafiłam idealnie i kosztuje ona 100 zł.
Kochani, to już wszystkie nasze propozycje wakacyjnych sukienek w tym odcinku. Dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami. Trzymajcie się cieplutko. Pa!